Problem marnowania jedzenia to problem wielowątkowy, wielopłaszczyznowy i ma wpływ na zmiany klimatyczne na Ziemi. Pandemia tak naprawdę obnażyła skalę problemu, z jakim się mierzymy. Ten problem istniał już wcześniej. Pandemia jedynie podbiła i uwidoczniła nam, jak duża jest to skala. W momencie, kiedy wycięliśmy jeden element łańcucha dostaw, okazało się, że mierzymy się z gnijącymi na polach truskawkami, z wylewanym mlekiem i z ziemniakami, które po prostu nie docierały do konsumentów. Globalnie marnujemy 1/3 jedzenia. Aby to sobie łatwo zwizualizować, wyobraźmy sobie, że kupując 3 torby pysznego jedzenia, zaraz po wyjściu ze sklepu wyrzucamy jedną z nich. Tak duże jest nasze marnotrawstwo. Nowe technologie pozwalają nam w bardzo łatwy sposób przyłączać się do walki z marnowanym jedzeniem. Są one bardzo włączające, są dostępne w zasadzie dla każdego użytkownika smartfonów, dzięki czemu każdy z nas od razu może włączyć się w walkę i tak naprawdę mieć realny wpływ na to, co się dzieje na świecie i na kondycję planety. Aplikacja Too Good To Go w prosty sposób łączy użytkowników aplikacji z miejscami takimi jak restauracje, piekarnie, cukiernie czy sklepy, które mają nadwyżkową żywność, której nie udało się sprzedać danego dnia. Jest to pyszne, świeże jedzenie, które niestety w trakcie dnia nie znalazło swoich nabywców i dzięki aplikacji ma szansę jeszcze zostać sprzedane, dzięki czemu właściciele danych miejsc mają w końcu rozwiązanie swojego problemu, jakim było wcześniej marnowanie. Klienci BP w bardzo łatwy sposób mogą korzystać z aplikacji Too Good To Go i zamawiać paczki. Mogą zamawiać paczki niespodzianki z naszych kawiarenek na naszych stacjach White Bean Cafe albo ze sklepów na stacjach BP, a następnie odebrać je ze wskazanej, wybranej aplikacji stacji BP. Wiemy już po tych pierwszych dniach od naszych klientów, że aplikacja i możliwość przyłączenia się do akcji niemarnowania jedzenia została przyjęta przez naszych klientów bardzo dobrze, entuzjastycznie. Cieszą się oni, że mogą przyczynić się w ten sposób do dbania o naszą planetę i środowisko naturalne. BP także w Polsce od lat inwestuje, stosuje szereg procesów i innowacji, by zapobiegać marnowaniu jedzenia w gastronomii czy w handlu. Współpraca z Too Good To Go to jest taki kolejny krok w tej strategii BP i z pewnością będą następne.